Kochani, to już dziś trzecia edycja Farmy rusza. Oczywiście w Polsacie. O której loka? Oczywiście o 20:00. Odpalajcie, siadajcie wygodnie i bawcie się. Od poniedziałku do piątku będziemy w waszych telewizorach i w waszych domach. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten program i ta trzecia edycja, bo zaczyna się bardzo kobieco. Bardzo kobieco. Zaplanowałyśmy dla was najbliższe 8 tygodni. Zdecydowanie chciało nam się do tych oczystników wchodzić, nie chciało nam się od nich wychodzić, w poprzedniej edycji było raczej odwrotnie. I to właśnie za sprawą podejścia uczestników. Mam wrażenie, że w tej trzeciej edycji oni naprawdę chcieli. Oni byli zmobilizowani, oni byli pracowici, oni marzyli o tym, żeby się sprawdzić w wielu kwestiach, zależało, żeby przekroczyć jakieś swoje granice, a nie po to, żeby po prostu usiąść wygodnie i czekać na finał. Dla mnie zawsze najtrudniejsze jest to, że musimy ich rozliczyć na niektóre rzeczy i musimy czasami zabrać jedzenie albo po prostu nie dać tego jedzenia, które było już tak blisko, a wiemy, że są głodni, wiemy, że to, te zadania są bardzo wymagające, często pocie i trudzie, więc chciałobyśmy ich nagrodzić, a się okazuje, że musimy niektóre rzeczy zabrać. Zdecydowanie i rzeczywiście mam wrażenie, że w tej edycji najbardziej zaskoczyło mnie to, jakie ja miałam podejście do tych uczestników, bo wydaje mi się, że w trzeciej edycji uśmiechałam się więcej niż w dwóch poprzednich razem wziętych, a to właśnie za sprawą tego, że oni chcieli, oni byli zaangażowani i niektóre zadania były niezaliczone, były wykonane niepoprawnie, ale nie dlatego, że oni nie chcieli. Oni naprawdę się starali, oni mieli super podejście do tego, tylko czasami zabrakło czasu, zabrakło wiedzy, zabrakło współpracy, zabrakło doświadczenia i w tym momencie zaskoczyłam sama siebie, bo tak jak w poprzednich edycjach bez skrupułów koszyk jedzenia, który wnosiłam, wynosiłam, tak trochę było mi jednak No na pewno jest fajnym zabiegiem, takim trochę psychologicznym to, że właśnie są same kobiety, bo my kobiety, no tak jest naturalnie. Znaczy na samym początku, zaznaczmy, na samym początku są same kobiety. Zachowujemy się inaczej, jak są mężczyźni, to niech mężczyzna coś tam zrobi, a tu dziewczyny rzeczywiście zakasały rękawy i jak sobie poradziły z tym zadaniem, z tymi niektórymi bardzo survivalowymi zadaniami, mam nadzieję, że będziecie z nami i że będziecie oglądali, bo nie chcemy wszystkiego zdradzać. Tak, na pewno nie chcemy zdradzić za dużo, chcemy was na pewno zachęcić, bo uważam, że ta edycja jest najlepszą z dotychczas nagranych. Mam wrażenie, że dostarczymy wam tylu emocji, takich skrajnych i fajnej radości i wzruszeń, ale też złości, wkurzenia, stresu. Będziecie czuć naprawdę przeróżne emocje siedząc na kanapie, ale przestrzegam, z kanapy, kiedy jesteśmy umyci, najedzeni i jest nam ciepło, to łatwo się ocenia. Łatwo się ocenia, więc uważajcie, bo naprawdę ci uczestnicy dali wiele z siebie. Dali wiele z siebie i moim zdaniem dali wiele z siebie już na samym początku, kiedy po prostu odważyli się zgłosić do tego programu, bo oglądając dwie poprzednie edycje, trzeba mieć naprawdę moim zdaniem duże cojones, żeby uznać, że to jest program dla mnie, że idę. Jak to jest cojones był w tym naszym programie, zapraszamy, żebyście oglądali od 20 poniedziałku do piątku przez długie 8 pięknych tygodni wspólnych. Zapraszamy.